Siemaneczko, dzisiaj zrobimy sobie unboxing tej bestii. Więc tak wygląda sobie pudełeczko. Jest oczywiście zapieczętowane. Trzeba to odpieczętować. Pyk. Ok. Odpieczętowany. I zobaczmy, jak to się otwiera. Powiem wam, że pudełko jest dość ciężkie. Tak na moje wyczucie może ważyć no, gdzieś około 10 kg, może nawet więcej trochę. Jak to się otwiera? Trzeba te wszystkie chyba najpierw pieczęcie pozrywać. Pyk. W sklepach możecie się naciąć na takie nieoryginalne pieczęcie. Tak wygląda oryginalne. Nie? Jak tam ktoś chce sprzedać jakieś powystawowe czy coś takiego, to tak wygląda ta pieczęć normalnie, tak jak wam pokazałem. I wiecie co, nie wiem, z której strony teraz to się otwiera. Tak. Zobaczcie, co mamy tutaj w środku. W środku mamy jakieś mniejsze pudełeczko, które generalnie chyba już jest naszą konsolą, prawda? Mamy tutaj Xboxa prawdopodobnie. I wiecie co? Na zdjęciach wydawało mi się, że ta konsola będzie większa, ale teraz tak patrzę, że wcale taka duża nie jest. Taką mamy tutaj szarfę kartonową i wyciągamy najpierw naszego olbrzyma. Odstawię go na bok. Ciężkie jest i to jest naprawdę dosyć ciężkie. Spodziewałem się, że będzie lżejsze, chociaż PlayStation 5 też jest dosyć ciężkie. Tak wygląda sobie instrukcja obsługi. Taka wstępna konfiguracja. Tak sobie to wygląda. No i ciekawe, jaki pad będzie dołączony. Chyba taki standardowy pad od Xboxa. Tak, tutaj mamy kabelek zasilający. Mamy kabelek HDMI. Prawdopodobnie HDMI 2.1, który jest potrzebny do dobrego sygnału. No i mamy oczywiście kontroler, ale chyba coś tu jeszcze jest, albo mi się wydaje, że jest, a może nie ma. Tak, mamy tu kabelek, no i zobaczmy, jak wygląda padzik, moi drodzy. To też jest ciekawe, mam trochę tych padów. I tutaj mamy sobie takiego pada, czyli taki najzwyklejszy pad od Xboxa Series X. Głupia jest ta nazwa, muszę przyznać, że musimy jakiś skrót od tego wymyślić. XSX albo coś takiego. XX to też głupio wymawia po polsku. XSX po angielsku też dziwnie. Bardzo mi się podoba to. Wcześniej mieliśmy chyba taki krzyżak w takich padach elitarnych, no nie? Od Xboxa. A teraz mamy normalnie. No i tak wygląda. Oczywiście mamy na baterię, więc jak nam się jakiś akumulator by zużył w padzie, który ma baterię na stałe, czy akumulator jakiś w środku, zawsze te baterie możemy sobie wymienić. Długo wyczekiwany monolit. Ja długo wyczekiwałem na tę konsolę, bo powiem wam, że jeśli chodzi o design, to mi się ten monolit bardziej podoba od designu Sony. Jakoś tak bardziej do mnie to przemawia, nie jest taki przesadzony, wiecie? Jakoś tak. Okej. Wow! Fajnie to wygląda! Zobaczcie, tutaj u góry mamy, nie? Taką zieloną jakby poświatę. Spoko. Przód wygląda sobie tak. No nie ma się tutaj czym pochwalić. Jak weźmiemy sobie na przykład PlayStation 5, jakby od razu budzi grozę, nie? To wygląda jak takie Lamborghini wśród konsol teraz ta konsola, prawda? A Xbox jest taki skromny, skromniejszy. I mi się wydaje, że Xbox będzie pasował do mebli częściej. Może ja przesunę trochę, żebyście widzieli lepiej. O, Xbox chyba lepiej będzie pasował do mebli, tak mi się wydaje. Jest taki skromniejszy. A ta konsola Sony jest taka bardziej krzykliwa, bym powiedział. Ładna jest też i w stosunku do PlayStation 4 zdecydowanie lepsze chłodzenie ma. Chociaż chcę sobie wymienić w niej obudowę na czarną. Natomiast Xbox jest malutki. Obie konsole są mniej więcej porównywalne wagowo. Proszę bardzo. Mam tutaj profesjonalną wagę atomową. Może będziecie widzieć. 4,6 kg. Zobaczcie sobie. cyk, nie? Teraz stawiam sobie PlayStation. Mi się wydaje, że PlayStation lżejsza. Tyle samo. What? Zobaczcie. Może to ta sama konsola, ja coś źle widzę. Jeszcze podczas ważenia zawodników zauważyłem, że w Xboxie możemy postawić zarówno na dole, jak i na boku. Tutaj też mamy takie, widzicie, podstawki jakby, nie? Więc możemy go ustawić tak czy siak. I to mi się mega podoba. Podoba mi się taki kwadracik, bo ta obudowa jest taka minimalistyczna, nie jest krzykliwa. Jakoś tak bardziej do mnie przemawia ten Xbox niż PlayStation. Nie jest to jakaś specjalna edycja tego Xboxa, więc tutaj za dużo tego unboxingu nie zrobiłem, ale mniej więcej pokazałem wam, jak to wygląda. Będzie trzeba ją na pewno zaktualizować. Z tyłu mamy jeszcze dodatkowe porty. Tak one wyglądają. Co to jest w ogóle? Storage Expansion tutaj mamy. Do PlayStation też możemy dołożyć sobie dysk SSD, tylko trzeba ściągnąć obudowę i tam to doinstalować. Także to nie jest tak, że tylko Xbox, w Xboxie można rozszerzyć pamięć. Tutaj niestety nie mamy optycznego wyjścia dźwiękowego, ale jakoś tak widzę, że tam sporo tych kulerów jakichś takich w środku jest. I tak mi się wydaje, że ten box jest taki bardziej prostszy w odbiorze, no nie? Więcej osób myślę, że doceni taki boksik. I też raczej będzie można go łatwo przerobić, nie? Jakby jakąś grafikę dodać tutaj, jakoś tak upiększyć sobie może tę konsolę, czy spersonalizować. Myślę, że na spokojnie. Fajny sprzęcik, piszcie w komentarzach, co myślicie o tej konsoli i którą wy byście wybrali. To jest odwieczna walka chyba między konsolami. Ponoć jest to ostatnia generacja konsol. Co o tym myślicie?